Sytuacja na Ukrainie jest bardzo poważna, więc uważam, że morsy powinny zainterweniować do sprawy, bo jest tam zimno. Wszyscy stajemy do zdjęcia. Zapraszamy wszystkich przed czołgi do wspólnego zdjęcia. Słuchajcie, trochę w prawo, znaczy wasze lewo. Fajnie, bo reszta na drodze stoi, a czołgu i tak nie widać. Długo zakryliście. Ale widać lupę! Możecie między czołgami, nie? Jak chcecie. Morsy z Czaplinek, Postomino, Klub Wiking, Białogard, Klub Sopel, Szczecinecki Klub Morsów, Łobez, Klub Gołoleć, Morsy z Krzęcina oraz Morsy z Drawska Pomorskiego. Organizatorem dzisiejszego spotkania jest burmistrz Drawska Pomorskiego wraz z drawskim oddziałem PTTK. Za chwilę odbędzie się rozgrzewka prowadzona przez panią Justynę Kuzio, instruktorkę zumby. A następnie po kilkuminutowej rozgrzewce morsy wykąpią się w ciepłej wodzie jeziora Okra. Po kąpieli dla wszystkich państwa przygotowany jest poczęstunek. Będzie serwowana grochówka w namiocie przy plaży. Zmierzają do nas kolejne grupy morsów.
W dzisiejszej kąpieli udział weźmie około 100 osób. Przyjechali do nas z całego regionu województwa zachodniopomorskiego. Tego się nie bije! Morsy bez kursu Szczepienka. Postomiński klub morsów Wiking. Białogardzki klub Sopa. Szczeciniecki klub morsów. Łobez. Gołoleć. Krzęcin. Oraz Morsy z Drawstwa Pomorskiego. Aktualnie wszyscy, którzy będą się kąpali w jeziorze Okra, przebierają się, a za chwilę nastąpi rozgrzewka. Rozgrzewkę będzie prowadził. Kusy zrobiłem nawet na to. Dawaj, co byś mnie tu wylewał? A nie, to muszę przyjechać. Wielki brat jest, tak? Wielki brat jest. O, brawo! Ubieramy się, rozbieramy się! Ubieramy się do kąpieli morskiej. Klub Gołoleć oraz Morsy z Krzęcina, a także z Drawstwa Pomorskiego. Jak możemy zobaczyć, Morsy mają różnorodne stroje oraz niektórzy mają klubowe maskotki. Zobacz jak ty, jakie zakonnice ty! Tak zakonnice chodzą? Ksiądz się cieszy, nie? A ksiądz się cieszy, to! Rozgrzewki. Olala, ubrana. A państwa obserwujący, prosimy o zrobienie miejsca. Uwaga, krok dostawny! Brawo, lewo, brawo, lewo, brawo! Rozciemy ręce! Hej! Łokcie wysoko! Góry! Hej! Cztery! Trzy! Dwa! Jeszcze! Raz, dwa, trzy, cztery! Cztery, trzy, dwa, na krok! Hej, hej! Ręce! Hej! Wysoko!
ciocia. Ho! Uwaga! Teraz będą ręce. Dawaj, 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 dawaj! Trzyma. Prawa, lewa. Szeroko, łokcie szeroko. Zatrzymaj. Krążenia! Kolana. I ostatnia seria. Na zewnątrz! Sama dalej, dawaj, następna! Następna! A teraz coś dla pań. Hej! Jak się dalej przyszywalić? Kawałek z tym, no! Hej, hej, hej! Czaplinek pijamy! Rowskowite! I goście! Dawaj, 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 dawaj! Dobra! Panowie teraz! Z Czaplinka. Postomiński klub Wiking również już jest w wodzie. Widzimy, że są również w wodzie morsy z Białogardu, z klubu Sopel. Szczeciński klub Sopel. Morsy z klubu Łowes również już są w wodzie. Morsy z Krzęcina. A także widzimy morsy z Drawska wraz z nietypowym rekwizytem, który z pewnością wszystkich rozdzieli. Nad bezpieczeństwem kąpiących się czuwają strażacy z Polskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej oraz ratownicy z Opol. Jest również Straż Miejska. Jak możemy zobaczyć, Yeah!
Morsy nawołują wszystkich Państwa do wspólnej kąpieli. Jeśli ktoś ma ochotę, zapraszamy do wody. Przez kilka minut będzie trwała kąpiel w jeziorze Okra, a po kąpieli zapraszamy wszystkich Państwa na pyszną grochówkę, która będzie serwowana w momencie przy plaży. Przypomnę, że nad bezpieczeństwem dzisiejszej imprezy nad bezpieczeństwem kąpiących się osób czuwają ratownicy z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz strażacy z Drawskiej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Są również z nami strażnicy. Nie no, tylko chłopatka, ale jest pyszny, ale pyszny. Jest radny. Proszę raz i tu raz. Dla kobiety tutaj było.